Panie Prezydencie, jesteśmy dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Ważne wydarzenie także dla Konina w tym miejscu się stało. Podpisana umowa na duże pieniądze dla miasta. No i jesteśmy w gronie, jak ktoś to powiedział, szczęśliwców i ja mogę tylko to potwierdzić, że takie odczucia mi dzisiaj towarzyszą, bowiem podpisaliśmy umowę na dopływ kolejnych blisko 14 milionów złotych, które przeznaczamy na infrastrukturę drogową w naszym mieście i wszyscy mieszkańcy Poninamy. Wiemy, jak ważny jest ten układ między ulicą Kleczewską a ulicą Przemysłową, którą do tej pory z naszymi terenami inwestycyjnymi, ja przypomnę, to są 34 hektary uzbrojonych terenów, mamy skomunikowane takim bypassem, który siłami budżetu miasta został wybudowany, a dwa istotne elementy tego spójnego projektu drogowego, one czekały na realizację, gdyż trzeba było na to wyasygnować kolejnych 18 milionów złotych i to dofinansowanie, które uzyskaliśmy dzisiaj, pozwoli nam w przyszłym roku ten projekt zakończyć. To jest bardzo ważne i koresponduje jednocześnie z tym, z kolejną naszą aplikacją, którą już złożyliśmy do obszaru strategicznej interwencji na blisko 40 milionów złotych. To jest gruntowna przebudowa ulicy Kleczewskiej od Ronda Paderewskiego do Ronda na Posadzie. No i jeśli te dwa projekty zostaną zrealizowane, to można bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak będzie pięknie wyglądał ten układ komunikacyjny, a jednocześnie jak on będzie funkcjonalny. Ile on zmieni w tym obiegu ulic miasta, a jednocześnie jeśli chodzi o rozgęszczenie tego bardzo natężonego ruchu na tym kierunku północ-południe. A wracając jeszcze do tej drogi, no wiemy, że były też problemy z tą inwestycją, więc to też jest bardzo, bardzo ważna i dobra wiadomość, że pieniądze w końcu na tę drogę są. A to tutaj pan redaktor dotknął bardzo istotnej sprawy. Ja już przestałem publicznie o tym mówić, ale to, że dopiero w tym roku zaistniały takie okoliczności sprzyjające, że ten projekt będziemy mogli robić, to dzięki uzyskanym tutaj dzisiaj środkom finansowym. Natomiast tak się zdarzyło, że firma, która wygrała wcześniej przetarg na realizację całego tego projektu, no trzeba było ją, mówiąc kolokwialnie, przepędzić z budowy, bowiem markowała robotę, nie robiła praktycznie nic i oczekiwała tylko na zmiany projektowe i na zamianę materiałów, co oczywiście nie tylko z punktu widzenia formalno-prawnego nie było możliwe. No i myśmy się z tą firmą rozstali, a gdyby ten projekt tego układu drogowego, o którym mówimy, był realizowany w tamtym czasie, no to w czerwcu ubiegłego roku powinien już być oddany. To pokazuje, jak potężne komplikacje są dla inwestora, dla miasta, w momencie, kiedy jakiś projekt założony wcześniej, on się zawali. I to z powodów zupełnie niezależnych od nas. Droga 7-metrowa, długość całej trasy 2 km, 63 metry. Chodniki, ciąg rowerowy, także dla udogodnienia dla pieszych, dla rowerzystów również będą. Droga spełnia najlepsze parametry, droga klasy technicznej L, do prowadzenia również ruchu ciężkiego, bo mamy teren inwestycyjny, w związku z tym tam też musi się poruszać ruch samochodów ciężarowych. Rozpoczęcie inwestycji planujemy zgodnie z wnioskiem. Firma na terenie, na placu budowy powinna się pojawić w sierpniu i zakończenie wrzesień przyszłego roku. To pod warunkiem, że wszystkie procedury przetargowe przebiegną bez żadnych uchybień, bez żadnych problemów i bez żadnych trybów odwoławczych. Tak już na koniec, mieszkańcy Konina na pewno liczą na to, że pan prezydent w tym miejscu będzie często w najbliższych miesiącach. No, ja tak w swojej wypowiedzi, mówiąc do pana marszałka, trochę kokieteryjnie zakładałem, że wkrótce, a spodziewam się, że to będzie początek przyszłego roku, będziemy podpisywać umowę na gruntowną modernizację ulicy Kleczewskiej. No, pan marszałek temu nie zaprzeczył jeszcze też.
Dziś miałem sposobność i złożyłem na ręce pana marszałka stosowne pismo dotyczące modernizacji ulicy Jana Pawła II. To jest, jak wiemy, ulica na bardzo ważnym kierunku. Między innymi ten kierunek jest ważny ze względu na Lichem i te setki tysięcy pielgrzymów, którzy tam się co rok przemieszczają. Więc dla mnie, dla nas, dla samorządu jest ważne, żeby ta ulica nie wyglądała tak jak ona na tym odcinku do wiaduktu w Laskowcu dzisiaj wygląda. To jest projekt szacowany na 8 milionów złotych i po wcześniejszych rozmowach z panem ministrem infrastruktury i dzisiaj z panem marszałkiem mam nadzieję, że na jesieni tego roku rozpoczniemy pracę i ta ulica zostanie zmodernizowana także.